Powiem szczerze, że to są takie jedyne miejsca, gdzie możemy sobie tak na osobności pogadać, bo jednak u mnie w domu, no to starałem się dziewczynom poświęcać tyle samo uwagi. To co, chciałabyś może tutaj jeszcze kiedyś ze mną wrócić? Czas pokaże. Czas pokaże. A, czyli tak. Dogadujemy się, żartujemy. No fajnie, nam się spędza po prostu czas, a bardzo jestem ciekawy, co będzie dalej. Chciałbym tu za nią wrócić. Na spokojnie, bez kamer. Jak jest między nami? Chyba dobrze. Czy ja mogę powiedzieć, jak ja to czuję, a ty? Słucham. Tak zaczynając od tych listów, to na początku mnie bardzo zainteresowało to, jak opisywałaś, jaka jesteś. W życiu najważniejsza dla mnie jest rodzina, zarówno ta, w której się wychowałam, jak i ta, o której marzę, aby ją założyć. Przy pani Ani to mógłbym klęknąć na jedno kolano. Nie spodziewałam się, że będzie wracał aż do tego momentu, kiedy otrzymał list ode mnie. A później w tych Radziejowicach takie pierwsze wrażenie super. Jak cię zobaczyłem, to ja już wtedy od początku wiedziałam, że na pewno będę chciał cię bliżej poznać. I... Naprawdę? Widziałam, czułam, że jednak nam się jakoś tak swobodnie rozmawia i spędza razem czas. Tutaj jednak usłyszałam, że jestem dla Grześka chyba kimś wyjątkowym. Rozmawialiśmy sobie szczerze, więc no, pomyślałam, dlaczego ma o tym nie wiedzieć. Dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość. No a ty? Nigdy wcześniej nie myślałam o tym, żeby zgłosić się do jakiegokolwiek programu. I gdyby tam ciebie nie było, to w ogóle bym do nikogo nie napisała. No chyba nie do końca jeszcze chciała powiedzieć, co ona czuje. Nie wiem, czy ktoś ci zadawał takie pytanie jak mi, czy mogłabyś założyć rodzinę na przykład? Z odpowiednią osobą. A ja mógłbym być odpowiednią osobą? Dla mnie? Być może.